Mamy dwie firmy, które wystartują w czwartek o 9 rano. Tak więc można powiedzieć w czwartek wielki start. Wszystkich łodzian zapraszamy już od czwartku do testów, do jazd dwoma systemami. Są panowie z firmy Blinki, jest jeden ślad i myślę, że panowie będą prezentować swoje produkty, swoje skutery. Można powiedzieć, technologia bardzo podobna, chociaż oczywiście te systemy się różnią. Przyznam, że sam chętnie przetestuję oba i mam nadzieję, że wielu łodzian również będzie testowało te skutery. Skutery będą rozmieszczone po całej łodzi. Mamy aplikację i w aplikacji patrzymy sobie, gdzie one są. Nie. Nie ma żadnych stacji dokujących. Nie. To jest na tyle, możemy parkować przede wszystkim. Na skuterze elektrycznym nie płacimy za parkingi też, czyli parkujemy wszędzie tam, gdzie nam jest wygodnie. Możemy też zaparkować nim na chodniku. Powiem też, że w czwartek będzie też bardzo fajne zarządzenie, które przygotowuje Urząd Miasta. Myślę, że też będzie bardzo pożyteczne dla użytkowników skuterów elektrycznych. W jakim obrębie od centrum możemy zostawiać skutery? Jest to tak naprawdę w granicach 15 km. Będzie oczywiście na aplikacji, będzie widać, jak wygląda Łódź, natomiast Polesie, Bałuty, część Widzewa, Dąbrowa, Chojny, czyli tam, gdzie mieszkańcy chcą dojechać, będą dojeżdżać, czy z pracy do domu, czy z domu do pracy, jak najbardziej znajdą tam swoje skutery, z których będą chcieli używać. I ile skuterów na początek w Łodzi? Na początek będzie 30 skuterów.